W tym zdaniu pojawił się nowy symbol. Oznacza on, że dany element nie należy do zbioru A. No i sprawdźmy, czy to zdanie jest prawdziwe. W zbiorze A wśród jego elementów mamy minus 6. Tutaj. Więc minus 6 należy do zbioru A. Stąd wniosek, że podane zdanie jest fałszywe, nie jest prawdziwe.